Panie Jacku, dlaczego tu jesteście, co tu robicie, jakie są powody waszego przybycia tutaj? No, przyjechaliśmy tutaj dlatego, ponieważ dzisiaj jest planowany, prowokacyjny wobec Polaków i innych narodowości marsz neonazistowskiej NPD, to jest Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec, która występuje tutaj pod hasłami wyjścia z Unii Europejskiej i zablokowania pracy dla ludzi z innych krajów, tym między innymi Polaków. I uważamy, że to jest niebezpieczne. My się przeciwstawiamy rasizmowi i nietolerancji i jesteśmy antyfaszystami. Robimy Związek Inicjatywa Pracownicza, który walczy o prawa pracownicze i przeciwstawia się właśnie takim metodom działania NPD i innych grup faszystowskich. Uważamy, że to jest, dlatego tu jesteśmy, bo uważamy, że to jest niebezpieczne dla innych Polaków. No. Duża grupa ludzi z Polski przyjechała na ten marsz? Mniej więcej? Wiemy, że tutaj jest kilkadziesiąt osób z Polski, tego co zauważyliśmy. Mann, hier ist Ende. Peace!
Ja, weißt du, was Demokratie ist? Demokratie beschützt die Schwachen. Und Demokratie sagt halt auch mal, dass sowas wie unter Hitler scheiße war. Und dass Leute, die sowas so vertreten, dass sie kein Recht haben, ihre Scheiße zu vertreten. Bild ist keine Zeitung. Das stimmt.